Można przyjmować imigrantów i mieć z tego zysk. I tu zawsze podaję przykład Stanów Zjednoczonych, chociaż to też nie jest tak, że ten melting pot amerykański legendarny, że on tak działał bez żadnych zakłóceń, bo to też były napięcia społeczne, które Ameryka przemogła, mówiąc językiem mojego ukochanego filmu, te plusy im przysłoniły te minusy i koniec końców powstała legenda, że można świetnie zarobić na przyjmowaniu imigrantów. Ale trzeba spełnić konkretne wymagania, których przypomnę podstawowym było to, że Amerykanie mieli taką wyspę Ellis i wszyscy ci chętni do przyjazdu najpierw się musieli zameldować na tej wyspie w Nowym Jorku i tam się wyspowiadać, wylegitymować. Jest nawet muzeum bardzo dobre, zresztą tam działające. Polecam, można odwiedzić, tak, zobaczyć, dzisiaj, jak to wyglądało. Tak, oni dzisiaj oczywiście na fali politycznej poprawności zaznaczyli, że to było straszne, tak, że w ogóle, tak. że ludzi pytano, a po co pan tu przyjeżdża? A czy chce pan tu zamordować prezydenta, a czy pan chce tu uprawiać nierząd, a czy ma pan jakąś chorobę weneryczną, tak, ale albo jest komunistą, to była klasyczna polityka migracyjna. To znaczy, to była polityka prowadzona w sposób odpowiedzialny przez państwo, które pilnowało swoich interesów i traktowało migrantów, czy imigrantów, jako potencjalną korzyść pod warunkami, które zostały ściśle podane.